grudniu 2000 roku rozpoczęła się w Niemczech w jednej z dzielnic Hamburga budowa parku miniatura, właściwie miniaturowego modelu kolei, który miał być w założeniu największym tego typu parkiem rozrywki na całym świecie. W kwietniu następnego roku ukończono pierwszy etap budowy, a dzisiaj po 18 latach budowy wiemy, że założenie zostało spełnione. Od kilku lat rzeczywiście możemy podziwiać u naszych zachodnich sąsiadów największy park miniatur o tematyce kolejowej na świecie, a to wszystko zaledwie niecałe 400 km od naszej zachodniej granicy. Miniatur Wunderland to miniaturowa odskocznia od codzienności przedstawiająca wybrane części świata w pomniejszeniu. Wszystko to na ogromnych makietach rozmieszczonych na 3 piętrach. Jest to doskonała atrakcja na rodzinną wycieczkę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Miniaturowy świat jest bowiem jedną z najpopularniejszych atrakcji w całym Hamburgu. No ale okej, co możemy dokładnie podziwiać w tym parku? Łączna długość torów na makietach to ponad 13 tysięcy metrów, ilość pociągów wynosi około 1000 sztuk, a wagoników znajdziemy tam około 15 tysięcy. Tak imponujące liczby sprawiają, że atrakcja jest odwiedzana rocznie przez ponad 13 milionów osób. Oprócz tego makiety prezentują morza i rzeki, samochody, samoloty czy nawet latające balony. W zminiaturyzowanym świecie znajdują się jeszcze oprócz tego postacie ludzi, zwierzęta oraz magiczne i fantastyczne stworzenia. Wybudowane makiety przedstawiają wiele miejsc na całym świecie, m.in. Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Skandynawię czy Amerykę. A oprócz tego dla sprawnego oglądającego są poukrywane w całym obiekcie różne miniaturowe smaczki przypominające easter eggi znane z gier wideo. Na przykład kosmita grający w koszykówkę, stado owiec tamujące ruch, bałwan śnieżny korzystający z toalety. Dodatkowo w parku znajduje się przy makietach około 150 osobnych przycisków uruchamiających dodatkowe atrakcje takie jak zawody traktorzystów czy wyścig wózków paletowych. Twórcy parku planują stworzenie dodatkowych plaż m.in. Francji i Wielkiej Brytanii, a cały rozwój ma się zakończyć w okolicach 2020 roku, chyba że powstaną nowe plany na poszerzenie i dodanie nowych makiet, co jest bardzo prawdopodobne.